No dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie z nowej scenarii, z mojego nowego mieszkania. Pierwszy film zasiadany to oczywiście musiało być wasze ulubione Odpowiadaj EP. Bardzo dawno nie nagrywałam takiego filmu i bardzo dawno też tutaj z wami nie siedziałam, nie pogadałam, więc czas, żeby troszeczkę spill the tea. Jak zawsze przedstawiam wam mój dzisiejszy trunek. For legal reasons nie będę zdradzać, co tutaj dokładnie mamy w środku, ale jak możecie zauważyć po kolorze, jest to coś na bazie coli z nutką grejpfruta. Pytania jak zawsze mogliście zadawać mi na moim Instagramie, gdzie serdecznie was odsyłam, jeżeli chcecie brać udział w tworzeniu takich odcinków jak właśnie ten. Ale powiedzcie mi tak szczerze, czy wy w ogóle tęskniliście za moim spill the tea-owaniem tutaj na YouTubie? Bo ostatnio robię to dosyć często w postaci storytime na TikToku, zwłaszcza o moich crazy ex. I nawet tam mieliście niedosyt, że przenieśliśmy się aż, uwaga, na Spotify'a, bo otworzyłam swój podcast. Ale jak subskrybujecie mój kanał, to też was to raczej nie ominęło, bo odcinki wrzucam też tu na YouTuba. Więc jeżeli jeszcze tego nie słyszeliście, to zapraszam. Myślę, że i TikTok, i podcast są idealnym uzupełnieniem tego, co opowiadam tutaj, ale stare dobre Odpowiadaj albo pi jest nie do zastąpienia, także lecimy z dzisiejszymi pytaniami. Czy korzystasz obecnie z aplikacji randkowych? Jeżeli tak, to jakich? Aktualnie na dzień dzisiejszy z żadnych aplikacji randkowych nie korzystam. Nie twierdzę, że tak nie było w bliższej bądź dalszej przeszłości. Natomiast na chwilę obecną nie korzystam z żadnych aplikacji, nie mam też żadnej z nich pobranej na swój telefon. I mam nadzieję, że już nigdy nie będzie takiej okazji, żebym musiała bądź chciała to robić, bo jak mi życie wielokrotnie pokazało, ja o wiele bardziej lubię poznawać ludzi w prawdziwym życiu, ale wiadomo, że czasami każdemu się nudzi i każdy ma głupie pomysły, więc nieraz te aplikacje randkowe miałam, ale potem zawsze z nich uciekam i zawsze stwierdzam, że jednak prawdziwe życie jest lepsze, więc jak kiedyś mi jeszcze, mam nadzieję, że nie, ale jak mi lubię znów ściągnąć jakąś apkę randkową, błagam, podeślijcie mi ten mój własny film. Posiadanie dzieci. Teraz albo nigdy. Jeżeli miałabym do wyboru tylko teraz albo nigdy, to wybrałabym nigdy. Uważam, że nie sztuką jest zrobić sobie dziecko i mieć to dziecko, sztuką jest je prawidłowo wychować i zapewnić mu zarówno emocjonalny, jak i finansowy i wiecie, taki rozwojowo prosperujący start w życie. Nie czuję się na to gotowa, ja mam 22 lata i ja wciąż czuję, że pracuję nad wieloma rzeczami w sobie, żebym potem kiedyś potencjalnie mogła być dobrym rodzicem, ale to na pewno jest nie ten moment, więc jeżeli miałabym do wyboru teraz albo nigdy, to wolałabym nigdy, bo uważam, że teraz mogłabym bardziej skrzywdzić takie dziecko, czego oczywiście zrobić bym nie chciała. Wasze ulubione pytanie. Single or taken? To pora na łynia? Pora na łynia. To pytanie nigdy nie przestanie mnie prześladować. Ile ważysz? Tutaj będziemy mieli, słuchajcie, drugiego łyczka pod rząd i już się napiję i wam powiem, dlaczego na nie nie odpowiadam. Tak jak bądź może wiecie, bądź nie, ja w zeszłym roku zmagałam się z zaburzeniami odżywiania. Już z nich wyszłam, już jest wszystko w porządku. Wiadomo, że te myśli czasami wracają, ale ogólnie czuję się już w porządku. Natomiast biorę odpowiedzialność za to, że ja nigdy nie wiem, kto ogląda te moje filmy i wiem, jak słuchanie o innych ciałach czy wagach wpływa na osoby, które gdzieś tam z tym jedzonkiem mają problem. Po prostu jest bardzo łatwo zacząć się porównywać, a sama też wiem, że niezależnie od tego, jaka moja cyferka na wadze wynosi, to ciało może wyglądać bardzo różnie w zależności od tego, co jem, jaką mam w danym czasie aktywność fizyczną. Dużo rzeczy na to wpływa, bo dwa ciała o takiej samej masie i nawet takim samym wzroście mogą wyglądać na dwa różne sposoby w zależności właśnie od sportu, od ilości tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej. A ja szczerze wam powiem, że nawet nie wiem, ile teraz ważę, bo ważyłam się kilka tygodni temu, jak byłam na chwilę u moich rodziców w domu, bo w Warszawie nie mam wagi. Ale ostatnie 3 tygodnie spędziłam na nartach we włoskich Alpach, gdzie dobra, codziennie jadłam makarony i pizzę, ale też codziennie paliłam po 1000-1500 kalorii. I na TikToku bardzo dużo osób ostatnio mi pisze, że schudłam, więc I don't know. Czy rozważasz albo rozważałaś kiedyś przejście na islam? Dobra, to pytanie pewnie jest od kogoś, kto obserwuje mnie już dosyć długo i to bardzo wnikliwie. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale ja jak miałam takie 16-17 lat, to zaczęłam się bardzo interesować religiami, w szczególności islamem. Nadal się tym interesuję, też mam zajęcia na studiach z tym związane. Ale wtedy też bardzo otwarcie o tym mówiłam, nagrywałam nawet o tym filmy i pokazywałam tutaj w internecie tą moją drogę odejścia od katolicyzmu i poszerzenia takiej swojej wiedzy religijnej na takim bardzo neutralnym gruncie, niepropagandowym, jak to często bywa, bo bardzo mnie to zaskoczyło, jak się zaczęłam interesować religiami, że jak weszłam głębiej w islam, to że on wcale nie wygląda tak, jak się u nas w mediach przedstawia. To tak w skrócie. I tak, był taki moment, że kiedy już doszło do mnie to, że nie chcę być osobą katolicką, że powinnam poszukać sobie jakiejś innej religii, bo w głowie jednak miałam zakorzenione to, że muszę gdzieś przynależeć i przez moment
pojawiały się takie myśli, gdzie powinnam przynależeć, a potem zrozumiałam, że w religiach nie chodzi o to, że trzeba gdzieś przynależeć, tylko przynależeć tam, w co się naprawdę wierzę, a ja z żadną religią się nie utożsamiam, w postulaty z żadnej z nich nie wierzę. Ot cała filozofia. Czy teraz, kiedy Shopee wycofało się z Polski, żałujesz tej współpracy? Okej, wyciągamy moje brudy, wspaniale. Dobra, więc tutaj też wyjaśniając kontekst, ja rok temu zrealizowałam taką niechlubną współpracę na Instagramie z marką Shopee. Możecie ją znaleźć na moim Instagramie, teoretycznie mój kontrakt już dobiegł końca, także mogłabym ją usunąć, zwłaszcza, że Shopee już nie ma w Polsce, ale jest to, wisi dla przyszłych pokoleń, także feel free to see. I powiem wam, że ja chyba w życiu nie dostałam tyle hejtu, co wtedy pod tym postem. Tam chyba nie było żadnego pozytywnego komentarza, może jakiś jeden i to mojej mamy. I w ogóle to był taki czas w moim życiu, kiedy dużo rzeczy się sypało u mnie prywatnie i popełniałam bardzo dużo gaf publicznie tutaj w internecie. Ale chcę się nauczyć o tym mówić i przyznać się tutaj do błędów, więc czy ta współpraca była błędem? Uważam, że sama współpraca nie, zamysł był dobry, ale wykonanie faktycznie było trochę moją winą. Po prostu godząc się na tą współpracę, nie do końca wiedziałam, jak ten gotowy filmik będzie wyglądał, a że one wszystkie latające w internecie, te reklamy Shopee miały wyglądać podobnie, to niestety ten scenariusz był dość mocno określony i narzucony. A mimo, że troszeczkę zabrakło asertywności i może i powinnam z tego zrezygnować, może nie. Uważam, że faktycznie sama forma reklamy może nie była najbardziej trafna, ale samo Shopee nie różniło się niczym innym od AliExpress czy Allegro, zwłaszcza, że byli też tam polscy sprzedawcy. I rzeczy, które ja zamawiałam z Shopee, czy to w ramach kampanii, czy potem nawet sama do domu, to zawsze były rzeczy właśnie tych polskich sprzedawców. No ale nie była to najbardziej trafiona reklama, przyznaję. Czy twój pierwszy raz wyglądał jak z filmu, czy kompletnie nie? No dobra, wszyscy wiemy, że te romantyczne łóżkowe sceny w filmach zawsze są bardzo wyidealizowane i jeżeli masz jakiekolwiek doświadczenie z takimi czynnościami w prawdziwym życiu, to doskonale pewnie wiecie, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jak rozmawiam przez lata z moimi różnymi znajomymi, przyjaciółmi, bliższymi i dalszymi i porównujemy sobie nasze doświadczenia, bo wiadomo, że się o tym rozmawia, tak? To naprawdę u mnie nie było źle. Znam mnóstwo osób, które mają w związku z tą sferą bardziej traumatyczne doświadczenia, bądź też po prostu takie mniej uczuciowe, mniej bajkowe, więc ja swoje nazwałabym normalnymi, ale przez to, że znam kilka historii, jak to wyglądało u innych, to faktycznie moje były dość takie wymarzone, że myślę, że można byłoby mi pozazdrościć. Nie było to przypadkowe, nie było to na imprezie, z osobą, z którą się czułam bardzo pewnie, bezpiecznie, którą wtedy kochałam, więc chyba nic innego nie można tu lepszego wymyślić w tej kwestii. A to, że wiecie, nie ma fajerwerków, róży i pluszowych serc dookoła, to chyba normalne. No tak niestety prawdziwe życie nie wygląda. Czy zdarzyło ci się w podróży dostać dwuznaczną propozycję? Ojeju, tak! I nawet ktoś mi ostatnio, słuchajcie, skomentował TikToka, że skąd ja biorę zawsze tych wszystkich facetów, crazy ex i te wszystkie historie z podróży tych wszystkich moich przyjaciół i znajomych. No słuchajcie, właśnie przez podróżowanie wyobraźcie sobie, że macie wakacje i podróżujecie w wakacje, ile ludzi poznajecie w wakacje, ile wam się przygód przytrafia w wakacje. No a zobaczcie, że ja takie wakacje mam praktycznie cały czas, przez większość roku, bo większość roku podróżuję. Więc siłą rzeczy ja tych ludzi poznaję po prostu mnóstwo i mnóstwo tych historii się zdarza, więc im więcej ludzi się poznaje, im więcej się wyjeżdża, tym więcej jest tych dwuznacznych propozycji i tak one się zdarzają często, bo często w podróżach, tak jak wiecie, imprezuję, wychodzę, poznaję ludzi, tak dalej, przeżywam różne szalone przygody. No, taki jest świat. Stety albo niestety. To, czy się już z takich propozycji korzysta, to jest inna sprawa? Nie o to było pytanie. Ale tak, takie propozycje się pojawiają od takich zwykłych typu chodźcie na after, chodźcie jutro z nami coś pozwiedzać, aż po hardkorowe typu propozycje trójkątów. A o tym właśnie opowiadamy z Kingą w najnowszym odcinku podcastu, gdzie opowiadamy naszą podróż do Meksyku, więc tam was zapraszam do posłuchania na Spotify'u albo tutaj na moim kanale na YouTubie. Co się stało w Bangkoku? Oh guys, no tyle lat w internecie, jeszcze się nie nauczyliście, że na to pytanie nie poznacie nigdy odpowiedzi. Także I'm sorry, nie tym razem i ogólnie powiem wam, że jestem już bliska opowiedzenia tej historii, tylko muszę to uzgadnić z Werką, czy ona się na pewno zgadza na wszystkie szczegóły, bo w ogóle wiecie, patrząc teraz z perspektywy, to było jak miałam 17 lat, teraz mam 22, czyli 5 lat temu, i patrząc na to, co ja teraz przeżywam w tych moich wszystkich podróżach, to ta historia z tego Bangkoku wcale już teraz nie jest tak hardkorowa, ale jak na fakt, że to była pierwsza taka przygoda i ja miałam wtedy 17 lat w Bangkoku, to sprawiło, że to wszystko było takie
hardkorowe. Myślę, że jak słuchacie czasami niektórych moich historii i poznacie tą historię, to ona na was już w ogóle nie zrobi wrażenia, ale jak się wcielicie w tą 17-letnią Olę, która dopiero zaczyna poznawać świat i zaczyna podróżować, to to naprawdę był hardcore. No ale nie dzisiaj. O nie! Do którego z twoich ex najchętniej byś wróciła? No ja bym odpowiedziała do żadnego, ale znam was i wiem, że nie uznacie mi tej odpowiedzi i że musiałabym któregoś wybrać. W sumie wyznaliście tylko jednego. No dobra, napiję się. Ej, proszę docenić to, że traktuję tę grę bardzo fair, okej? Okay? Imię twojego ostatniego crazy ex. No ja, okej. Tak jak mówię, do tej pory znaliście tylko jednego mojego ex z imienia i bardzo bym chciała, żeby tak pozostało, bo dzięki temu mogę opowiadać dużo historii, a nie muszę, wiecie, nikogo wymieniać z nazwiska, ani z imienia. Chociaż niektórzy by zasługiwali, żeby przestrzec cały świat przed takimi gnojami. Więc się napiję, ale śmieszna anegdota jest taka, że właśnie jak stawiam wam czasami te historyjki na TikToku, one zazwyczaj w ogóle dotyczą jednego ex, bo to jeden był taki najbardziej świernięty, to zawsze jak one idą, wiecie, viralowo, że mają na tym TikToku po milion wyświetleń, zawsze napisze do mnie jakaś dziewczyna, że właśnie z tej opowieści sobie łączy fakty i ona też się z nim spotykała. Na przykład kiedyś przede mną, albo w trakcie też, jak ze mną. Fuck my life. Ile najmniej zarobiłaś w ciągu ostatnich 2 lat? Słuchajcie, bardzo fajne pytanie i aż odstawię drineczkę, bo na nie odpowiem. Od 2 lat najmniejsza kwota miesięczna, jaką zarobiłam, to coś w granicach 15 tysięcy złotych. I są to miesiące, kiedy po prostu nie pracuję. Czyli na przykład chcę odpocząć od nagrywania reklam, bądź chcę, żeby moje profile w social mediach odpoczęły od tych reklam. I to jest taki mój pewniak, to jest takie minimum, że nieważne, co się dzieje w moim życiu, gdzie jestem, jak jestem, co się dzieje na świecie, to zawsze te 15 tysięcy miesięcznie mi do portfela przez ostatnie 2 lata wpadało. Przestać podróżować czy przestać działać w social mediach? Trochę jedno u mnie bez drugiego nie istnieje, bo zaczęłam podróżować dzięki temu, że działam w social mediach, tak finansuję moje podróże. A z drugiej strony moja kariera w social mediach opiera się na tym, że te podróże relacjonuję, więc to jest taki jeden silniczek, który napędza drugi. I w sumie nie wiem, jakbym miała podróżować bez social mediów. Musiałabym mieć jakąś inną pracę online, ale tutaj, wiecie, ta częstotliwość moich podróży wtedy pewnie byłaby zaburzona. I choć kocham to, co robię w internecie najbardziej na świecie, to kocham świat jeszcze bardziej. Więc jeżeli dostałabym takie ultimatum, no to niestety pożegnałabym się z wami i spędziłabym resztę życia podróżując boso w dżungli. Czy robiłaś kiedyś test ciążowy? Nie wiem, w sumie mogę wam powiedzieć, tak robiłam. Raz w życiu robiłam. Sytuacja w twoim życiu, kiedy najbardziej się bałaś. Pamiętacie te moje historie z mojego pierwszego mieszkania w Warszawie? To właśnie było wtedy, jak miałam te dziwne sytuacje, próby włamań. No i te wszystkie dzikie akcje też wam to kiedyś opowiadałam. No to zdecydowanie wtedy. Nigdy nie zapomnę tego uczucia, jak stałam pod własnymi drzwiami mieszkania, gdzie się ledwo co wyprowadziłam z domu, miałam 19 lat, jestem prawie 500 km od rodziców i stoję z nożem zaryczana, po prostu no, załamana pod drzwiami i słyszę, jak ktoś wali z drugiej strony i próbuje czymś metalowym otworzyć mi drzwi. Never again. Czy musiałaś kiedyś brać tabletkę po? Zastanawiam się nad tym słowem musiałaś, bo musiałaś, czyli tak jakby robiłam to z takiego, wiecie, przeczucia, że na pewno coś poszło nie tak, tak to nie. Ale tak, wiecie, dla asekuracji i pewności, tak, zdarzyło mi się kiedyś wziąć. I taka rada od cioci Oli, jeżeli możecie sobie jakoś ją załatwić, a da się to zrobić, to bardzo polecam każdemu, każdej z was mieć taką awaryjną dla takich, wiecie, awaryjnych sytuacji waszych czy waszych kolegów, koleżanek. Zawsze warto mieć. Twoja najgorsza cecha. O nie! Nie chcę się przyznawać! No dobra, moją, słuchajcie, najgorszą cechą jest czepialstwo. I tutaj myślę w takim kontekście cech związkowych, bo nie wiem, czy wy też tak macie, że macie takie trochę dwie osobowości, że w takich, wiecie, sytuacjach związkowo-romantycznych, jak wchodzą motyle do brzucha, trochę się inaczej zachowujecie niż wśród innych znajomych. To jest chyba normalne. Przynajmniej tak sądzę i mam taką nadzieję. I powiem wam, że jak ja na co dzień jestem bardzo zadowolona z tego, jakim człowiekiem jestem, jakimi ludźmi się otaczam, jestem dumna z tego, kim się stałam, jaką przemianę przeszłam przez lata i myślę, że ilość i jakość ludzi, jaka mnie otacza, wspaniale to odzwierciedla. I czy mam sobie coś do zarzucenia? No na pewno, ale to są, wiecie, jakieś takie błahostki. Tak uważam, że w takich relacjach romantycznych mam jedną ogromną wadę i to jest coś, nad czym pracuję, bo ja wiem, że to jest efekt jakichś tych moich traum, z tych moich crazy historii z przyszłości. Jest to, uwaga, czepialstwo, że ja po prostu szukam dziury w całym. Czyli po prostu ktoś chce mi powiedzieć coś miłego i ja, wiecie, próbuję doszukiwać się w tym drugiego dna. Potrafię, wiecie, w jakimś głupim lajku na Instagramie doszukiwać się
już tutaj też jakiegoś ukrytego znaczenia i tak dalej. No niestety, tak mam po prostu. No dobrze, i ostatnie pytanie na dziś. Ile najwięcej pieniędzy wydałaś jednego dnia? Kurczę, wiecie, też ciężko stwierdzić, bo są takie dni, kiedy na pewno mam duże wydatki ze względów jakichś inwestycyjnych, czy płacę za coś, wiecie, tak firmowo, ale jeżeli chodzi o takie moje prywatne, no to na pewno są takie dni, kiedy bukuję wiele biletów lotniczych. Ale to jest, wiecie, potem rozłożone na kilka miesięcy, więc ciężko powiedzieć, bo nie znam realnych kwot, ale jest taki jeden dzień, który mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy to był koniecznie taki dzień, kiedy wydałam najwięcej, ale myślę, że gdzieś tam w topce na pewno. I jest to dzień w Nowym Jorku i te wszystkie wydatki, co, jak, ile kosztowało, jest uwieczone u mnie na TikToku w serii Ile wydałam w ciągu dnia. Także podlinkuję Wam tego TikToka na dole, jeżeli chcecie zobaczyć, co tam do Pani kupiłam, bo tam moja droga torebka była, no i po prostu też Nowy Jork jest cholernie drogi, więc tam łącznie wyszło chyba ponad 17 tysięcy złotych, coś takiego, więc wydaje mi się, że to właśnie będzie ta kwota. No dobrze, słuchajcie, dotrwaliśmy do końca tego odcinka i nawet niecały drineczek wypity, więc już nadrobią. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Po więcej crazy historii zapraszam Was na Spotify, do mojego podcastu, a także na TikToka. Kolejny odcinek, niekoniecznie z tej serii, już niebawem, ale do Odpowiadaj EP jeszcze też wrócimy, więc po zadawanie pytań odsyłam Was także na mojego Instagrama. Dzięki wielkie za spędzony ze mną czas, mam nadzieję, że bawiliście się tak świetnie jak ja, a my usłyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!